Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym podcaście KPMG w Polsce. Będziemy dziś rozmawiać o wynikach trzeciej edycji globalnego badania KPMG Succeeding in a Changing World. Naszymi gośćmi są Mirosław Grabarek i Wojciech Stopka, partnerzy w dziale audytu oraz Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego. Panowie, czego dokładnie dotyczyło badanie i kto wziął w nim udział? Badanie to ukierunkowane jest na określenie priorytetów, jakie prezesi i członkowie zarządów stawiają przed swoimi przedsiębiorstwami w najbliższej przyszłości. W tym roku w badaniu wzięło udział blisko 3000 liderów biznesu z 31 krajów na całym świecie, w tym około 100 przedstawicieli przedsiębiorstw Polski, co uplasowało Polskę na 5. miejscu wśród wszystkich krajów biorących udział w badaniu. Warte podkreślenia jest również to, że ponad 1/4 respondentów stanowili przedstawiciele firm rodzinnych. Za kryterium przyporządkowania do kategorii firm rodzinnych przyjęto oczywiście to, w czyich rękach znajduje się kapitał firmy, niezależnie od wielkości samego przedsiębiorstwa. Zatem, jakie są główne priorytety polskich firm w porównaniu z przedsiębiorstwami zagranicznymi? Aż 40% polskich liderów biznesu twierdzi, że do najważniejszych zadań w najbliższej przyszłości należą poprawa zarządzania kapitałem obrotowym oraz gotówką, a także zmiany w działalności operacyjnej w celu poprawy efektywności kosztowej. Powyższe zadania znalazły się na liście priorytetów nie tylko polskich przedsiębiorstw. Są to kluczowe procesy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają one również bezpośrednie przełożenie na jego wyniki finansowe. Dlatego też optymalizacja tych obszarów w dłuższej perspektywie powinna doprowadzić do zwiększenia rentowności przedsiębiorstw. Natomiast polscy przedsiębiorcy i menedżerowie, w przeciwieństwie do pozostałych biorących udział w badaniu, bardzo duży nacisk kładą na potrzebę analizowania informacji oraz danych ekonomicznych. Ponad 1/3 polskich respondentów wskazała tę kategorię jako priorytetową dla ich działalności. Tymczasem, biorąc pod uwagę wszystkich uczestników badania, jedynie co siódmy badany zwrócił uwagę na znaczenie tego obszaru. W niepewnych czasach gospodarczych podejmowanie dobrze przemyślanych decyzji, bazujących na dogłębnej analizie rzeczywistych danych, może okazać się właściwą strategią. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że drugim obszarem, w którym odpowiedzi polskich liderów biznesu znacznie odbiegały od ogółu respondentów, było wykorzystanie potencjału rynków wschodzących. To jest tylko 7% wobec trzykrotnie większej liczby wskazań wszystkich respondentów. Przyczyną może być postrzeganie rodzimego rynku w kategorii dynamicznie rozwijającego się i oferującemu dobre perspektywy wzrostu. Nie powinno więc dziwić, że polscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności chcą wykorzystać szanse, jakie stwarza krajowa gospodarka i rynek wewnętrzny. Z kolei dostosowanie się do wciąż zmieniających się zachowań konsumentów jest priorytetem dla 30% respondentów z Polski, podczas gdy na świecie odsetek ten wyniósł 18%. Polscy zarządzający od 2 dekad działają w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i najwyraźniej, nauczeni doświadczeniem, kładą duży nacisk na wahania nastrojów swoich klientów. Elastyczność organizacji i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków może dać przedsiębiorstwu istotną przewagę konkurencyjną. Dodam jeszcze, że w pozostałych przypadkach polscy przedsiębiorcy udzielali podobnych odpowiedzi jak przedstawiciele firm zagranicznych. Wśród priorytetów wymieniane były m.in. wykorzystanie możliwości wzrostu poprzez uwieńczone sukcesem transakcje, odpowiednie zarządzanie pracownikami czy też zatrzymanie w organizacji kluczowych pracowników. Z kolei mniejszą wagę liderzy biznesu przykładali do działań w obszarze wykorzystania możliwości powstających na styku sektora publicznego i prywatnego. Wydaje się zatem, że marże osiągane przez przedsiębiorców na współpracy z sektorem publicznym są coraz rzadziej przedmiotem pożądania w dobie budżetowych oszczędności, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów KPMG w Polsce.